Moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z cyklu Ewangelia na rowerze. Ostatnia niedziela września przed nami. Pierwsza także w pełni jesienna niedziela. I co takiego niesie dzisiaj nam Słowo Boże? Co takiego Pan Bóg poprzez tę konkretną Ewangelię chce nam powiedzieć? Bo Słowo Boże jest żywe i ciągle do nas Pan Bóg poprzez swoje Słowo chce przemawiać. Czyni to także w Kościele w czasie każdej Eucharystii, kiedy również jest czytane Jego Słowo. I dlatego warto nad nim się pochylić, dlatego warto się nad nim zastanowić. Dlatego również powstał ten cykl Ewangelia na rowerze, żeby ja mógł się tymi swoimi przemyśleniami z Wami podzielić. Dlatego bierzemy się za tę konkretną Ewangelię z niedzieli 29 września. Na początek posłuchajmy Bożego Słowa. Z Ewangelii według świętego Marka. Apostoł Jan rzekł do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus odrzekł: Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. Jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie. Są takie fragmenty Ewangelii, ja tak w każdym razie mam, gdy Ewangelię czytam, że w pewnych momentach Pan Jezus niesamowicie zaskakuje. Bo my przyzwyczailiśmy się do tego, że Pan Jezus jest niezwykle miłosierny, że choćby działa cuda, że naprawdę uzdrawia tych, którzy tego potrzebują, tych wszystkich chorych, cierpiących, że uwalnia spod wpływu złego ducha. Również jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że choćby Pan Jezus skrzesza umarłych, czy rozmnaża chleb na pustkowiu dla wielotysięcznego tłumu. Jest po prostu dobry, bo Bóg jest dobry. Ale także jesteśmy przyzwyczajeni do Jego pięknej nauki. Weźmy choćby kazanie na górze 8 błogosławieństw, ale w tej nauce Pana Jezusa następują takie momenty, które mogą nas lekko zaskoczyć, ale one też działają bardzo orzeźwiająco i otrzeźwiająco. I właśnie ten dzisiejszy fragment z tym mi się kojarzy, że Pan Jezus próbuje mnie obudzić i uzmysłowić mi, że mój grzech może być także powodem do grzechu dla drugiego człowieka, że to, co ja robię, wpływa na innych. My zwykliśmy się bardzo mocno trzymać naszej wolności. Rzeczywiście jesteśmy wolni. No ale właśnie, nasza wolność kończy się w momencie wolności drugiego człowieka. I nasze wybory, nasze decyzje wpływają także na innych. Dlatego Pan Jezus przypomina nam, swoim uczniom, bo te słowa nie mówi do wielkiego tłumu, ale mówi konkretnie do swoich apostołów, do tych wybranych. A my takimi jesteśmy. Jeżeli jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy uczniami Pana Jezusa, jesteśmy przez Niego wybrani i posłani na świat, że od nas wymaga się nie tylko troski o własne zbawienie, ale także o zbawienie tego drugiego, który jest obok nas. Kto by się stał powodem zgorszenia dla jednego z tych najmniejszych, lepiej, żeby sobie uwiązał kamień młyński u szyi i wrzucił się w wodę, w morze. Słuchajcie, te słowa naprawdę robią niesamowite wrażenie i pokazują, jak bardzo nasze zachowanie, to jak postępujemy, jest związane z tym, że możemy innych zgorszyć, że możemy również innych przywieść do grzechu. Święty Paweł później w swoich listach bardzo mocno to rozwija. Mówi to na przykładzie spożywania potraw przeznaczonych bożkom. Mówi do adresatów swojego listu, że oczywiście my dobrze wiemy, że nie ma żadnych bożków.
i że te potrawy, które są im przeznaczone, no, są zwyczajnymi potrawami, no bo bożków nie ma, jest tylko jeden Bóg. Ale jeśli ktoś mniej oświecony, nie tak ugruntowany w wierze, jak człowiek właśnie bardzo mocno wierzący, który właśnie wie, że te ofiary składane bożkom nic nie znaczą, nagle mnie zobaczy, że ja jem to mięso, jem te potrawy, jem te owoce i warzywa, które są przeznaczone na ofiary składane bożkom, no to święty Paweł mówi, to ja w życiu tego nie zjem. Nie dlatego, że cokolwiek to znaczy, ale właśnie, żeby ktoś przeze mnie nie uległ zgorszeniu, albo żeby go nie odwieść od wiary, że nagle ktoś robi coś innego, ja teraz też mogę tak robić, a nie jestem aż tak mocno w tej wierze ugruntowany. Więc sami widzimy, że to bardzo mocno od nas zależy, jak my postępujemy i czy w naszym postępowaniu, to jak żyjemy, czy zwracamy uwagę na to, że ktoś inny, patrząc się na nasze życie, może ulec jakiemukolwiek zgorszeniu. Zwłaszcza te osoby, jak to Pan Jezus powiedział, maluczkie, czyli te, które są w wierze jeszcze raczkujące, są początkujące. My powinniśmy być dla nich wzorem. Więc to jest jedna sprawa, która wynika z tej dzisiejszej Ewangelii. Jak ja postępuję i czy to moje postępowanie kogoś nie odwodzi od wiary. I druga sprawa, która wynika z tej dzisiejszej Ewangelii, to jak my walczymy z naszym grzechem. No bo to, że ten grzech jest, to on zawsze w naszym życiu będzie. Ale Pan Jezus wzywa nas do walki, do takiej walki bardzo mocnej. Mówi, jeśli twoja ręka jest ci powodem do grzechu, to odetnij ją. Jeżeli oko, to wyłubię. Jeżeli noga, to odetnij także tę nogę. Lepiej dla ciebie bowiem wejść kalekim, bez ręki, nogi czy oka do Królestwa Niebieskiego, niż z dwojgiem oczu, z dwojgiem rąk i nóg wejść do piekła. Więc to też są bardzo mocne słowa, które ukazują nam jedno, że w walce z grzechem, w walce z własnymi słabościami nie bierzemy jeńców, tylko rzeczywiście się staramy. Bardzo mocno się staramy. A my bardzo często zwykliśmy się przyzwyczajać do tego naszego grzechu. Popatrzmy się na naszą spowiedź. Ciągle wracamy do tych samych grzechów. I oczywiście to nie jest tak, że nagle będziemy doskonali i w ogóle tę walkę wygramy. Ale u Pana Jezusa liczy się to, czy my w ogóle próbujemy. Bo może być tak, że rzeczywiście ciągle wracamy do tych samych grzechów, ale z nimi walczymy. Że się nie udaje, to Pan Bóg to bardzo dobrze rozumie i dlatego dał nam ten sakrament spowiedzi, że możemy podnieść się z tych upadków. Ale jeżeli wracamy do tych samych grzechów kompletnie, nie pracując nad sobą, kompletnie nie starając się zmienić, tylko po prostu przyjmujemy i mówimy, Panie Boże, jakim mnie stworzyłeś, takim mnie masz. I się zwalniamy z wszelkiej odpowiedzialności za nasze życie, za pracę nad sobą. A tymczasem Jezus mówi wprost, walcz, z całych siły walcz. Może ci się nie udać, może niejednokrotnie upadniesz, ale dla Boga liczy się to, że próbujemy walczyć, że staramy się walczyć, że rzeczywiście poświęcamy się tej walce z naszymi grzechami, z naszymi słabościami. I ta Ewangelia również nam o tym przypomina. I tak jak już mówiłem, dobrze, że takie fragmenty Ewangelii również są, bo działają bardzo otrzeźwiająco. Pobudzają nas, że jednak to nie jest tak, że Pan Jezus to tylko taki miły, lekki, przyjemny. On od nas wymaga i wymaga naprawdę wiele. Sam dając przykład, bo On to wszystko zrobił za swojego życia. I mówi, że w tej walce, w tym wszystkim nie jesteśmy sami, że powinniśmy na Nim budować. I o to też chodzi w tym wszystkim, że naszego życia nie zmieniamy w oparciu o własne siły, ale współpracując z łaską Bożą. I do tego Pan Jezus bardzo mocno nas zachęca. Dlatego chcielibyśmy się dzisiaj zastanowić, jak to jest z nami. Czy rzeczywiście nie gorszymy innych naszym postępowaniem, nie odwodzimy kogoś od wiary, i czy potrafimy walczyć i czy chcemy walczyć z naszymi słabościami. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę i przypominam, że Ewangelia na rowerze ukazuje się co sobotę o godzinie 18:00 rozważania do niedzielnej Ewangelii, ale to nie wszystko na moim kanale na rowerze, bo co środy o godzinie 18:00 zakręcone pytania, zachęcam również do zadawania tych pytań, zajrzyjcie w te materiały, a także w niedzielę typowo rowerowy odcinek, więc jest co oglądać, dlatego kto jeszcze tego nie zrobił, niech zasubskrybuje kanał i poleci go znajomym. Ja tymczasem siadam na rower i jadę przed siebie.